Może jakieś plany na piąteczek macie? No, przecież jest melanż u Oskara. Licealiści chcą sami zrobić dopalacze. W nocy włamują się do szkolnej pracowni chemicznej. Nas złapią w locie szkoły, mam gwarantowany. Córka mnie ma... Podczas włamania dochodzi do wypadku. Licealiści rozbijają butelkę ze żrącym kwasem. Szymon, co się stało? Wychowawczyni dowiaduje się, że 13-letni Szymon jest bity przez ojca. Z czego będziecie żyć, jak nie zamkną? Nie podnoś ręki na ojca, gówniarzu! Co ty robisz? Zoszalałeś? Zdenerwowałem się. No ale nawet święty by się zdenerwował, gdyby się dowiedział, że własna rodzina chce go zamknąć do więzienia, no. Szymon, słabo ci. Uderzony przez ojca chłopak ma wstrząs mózgu. W szkole traci przytomność. W gimnazjum w klasie pierwszej B kończy się właśnie godzina wychowawcza prowadzona przez Barbarę Gruszkę. Główny temat rozmów wychowawczyni z uczniami to oceny. Na szczęście uczniowie tej klasy są ambitni. Wychowawczyni nie ma więc większego kłopotu, aby zmobilizować ich do poprawiania złych stopni. Jak długo jeszcze będziesz miał gips na nodze? Trzy tygodnie. A jaki powód tego pytania? Ano taki powód, że będziesz mógł siedzieć i uczyć się do fizyki, bo umówiliśmy się, że w przyszłym tygodniu poprawiasz ocenę z fizyki, tak? No tak, no ale nie wiem, czy będę mógł, no bo to wszystko zależy od siły wyższej. Patryk, ja już z siłą wyższą rozmawiałam i pan profesor się zgodził. Dobrze. Właśnie. I Szymon Jackowski. Szymon, czy masz jakieś zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie? Szymon w ostatnim miesiącu ma kilka nieusprawiedliwionych nieobecności. Wychowawczyni chce to wyjaśnić. Cieszę się, że czytasz takie mądre książki, ale ja pytam się, czy masz jakieś usprawiedliwienie za nieobecności? Nie. Ale wiesz, że nie możesz mieć tylu nieusprawiedliwionych nieobecności? No wiem, tak. Tak, no ale czy to jest różnica, czy on jest w szkole, czy go nie ma? Przecież siedzi i nic nie mówi. Patryk, proszę cię, przestań. Powiedziałem coś złego? No nic nie powiedziałem. Wychowawczyni martwi się, że Szymon ma kłopoty. Chłopak nie jest lubiany w klasie. Niedawno został fałszywie oskarżony o zniszczenie tabletu kolegi. Mimo, że sprawa została wyjaśniona, nauczycielka obawia się, że koledzy ciągle prześladują Szymona i dlatego ten boi się przychodzić do szkoły. Tak, ale zapomniałem zwolnień. No to wiesz, że wtedy przynajmniej twoi rodzice powinni napisać jakieś usprawiedliwienie. No tak, wiem, ale... Dobrze, powiedz mi prawdę. Koledzy znowu się na ciebie uwzięli? Nie no, są okej. W takim razie ja muszę zadzwonić do twoich rodziców. Szymon nie chce, żeby jego ojciec dowiedział się o nieobecnościach. Trzynastolatek panicznie się go boi. I co ja miałem jej powiedzieć, że ojciec mnie bije, a ja potem się wstydzę chodzić z siniakami do szkoły. Jak się dowie, że z kimś o tym rozmawiałem, to zabije mnie. A i tak zaraz Gruszka do niego na pewno zadzwoni, bo będę miał przerąbane w domu. Boję się, że chłopcy znowu dokuczają Szymonowi. Ostatnio chcieli go pobić, kiedy podejrzewali, że to on zniszczył tablet Patryka. Szymon niewiele mówi, jest wycofany, bo to staje się dla nich łatwą ofiarą. Ale ja tym razem nie dopuszczę, żeby coś mu się stało. Licealiści Kacper Borek i Damian Wojtas są jak bracia. Poznali się w przedszkolu. Od tego czasu są nierozłączni. Ostatnio zakochali się w dwóch koleżankach z klasy, Wiktorii i Lenie. Zobaczcie, no. Wrzucimy może na YouTube, co ty na to? Wiesz, jak ona się nazywała? Jak wygrałam. No, przynajmniej będzie pasował, nie? Cześć, dziewczyny. Cześć. Co tam? A, spoko. Może jakieś plany na piąteczek macie? No, przecież jest melanż u Oskara. Idziecie, nie? Jasne. Na suwę, pewnie. No to widzimy się u Oskara, nie? Chłopcy nic nie wiedzieli o piątkowej imprezie, ale od razu postanawiają, że muszą się na nią dostać. Cześć, Lena. Co robimy? No jak to co? No wbijamy się na melanż. Luzi, pogadamy chwilę z Oskarem, na pewno się uda. Zobaczymy, może nas puści. Idzie Oskar, czekaj. Cześć, Oski. Spoko. Cześć, co słychać? No spoko, co jest? Słuchaj, słyszeliśmy, że organizujesz imprezę. Nie no, chłopaki, to nie jest żadna impreza. To jest bardziej taka posiadówka, bardziej wiesz, znajomi i tak dalej. Ale dziewczyny mówiły, że możemy przyjść. Ale mam już komplet.
nie mogę. Stary, a mamy zarąbisty towar. A to znaczy? Piguły dają takiego kopa, że mu staje w poprzek. No spoko, jak coś załatwicie, to możecie wpadać. No, trzymajcie się. Trzymajcie się, trzymaj. Coś ty bym nagadał. Jak to co? Wyluzuj, więcej wiary w siebie, zaraz coś skombinujemy. Damian jest wściekły na Kacpra, bo wie, że nie mają żadnych narkotyków. Nie wie też, jak je zdobyć. Na ich szczęście Kacper kojarzy, że chłopak z trzeciej C może im pomóc. Dobra, to spoko. Cześć, Mati. Znamy się. Kacper, graliśmy w poniedziałek. A no siema, no to czekaj chwilę. Słuchaj, słyszeliśmy, że możesz załatwić... No coś, mam się pieprzy chyba. Stary, czekaj, czekaj. Kacper i Damian nigdy nie próbowali narkotyków. Tylko raz w drugiej klasie upili się alkoholem. Jednak wizja imprezy z Leną i Wiktorią odbiera im zupełnie rozum. A ile to będzie kosztowało, co? Pogadamy za... A tak mniej więcej, no, mniej więcej. No, młody wypad. No to co chcecie? Nie wiem, czy coś mocnego. Ale nie wiem, jakieś jaranie, nie wiem, kurde, fetę czy coś. Może dopalacze jakieś? Coś na imprezę, żeby było fajnie, wesoło, wiesz. No ale słuchajcie, ja nic nie mam, ale znam gościa, który wam to może klepnąć. Ale kasę musicie dać teraz, bo ja nie będę za was zakładał. Dajecie stówkę i będzie gitara. No, czy się tak patrzysz, wyciągnij też coś. Trzymaj. No. Dobra, nara. Dobrze jest. Barbara Gruszka zadzwoniła już do ojca Szymona i poinformowała go o nieobecnościach syna. Teraz chce porozmawiać z chłopcami, którzy wcześniej prześladowali Szymona. Ma nadzieję, że może od nich dowie się, dlaczego ten opuszcza szkołę. Co znowu zrobiliśmy? Patryk, jeszcze nie powiedziałam, o co chodzi. No, ale jak pani do nas przychodzi, to Patryk, zawsze coś robimy. Patryk, uspokój się. Chcę z wami o czymś porozmawiać. Chodzi mi o Szymona. Czyli jednak. Patryk, powiedz mi, czy znowu się na niego uwzięliście? Ile razy mam mówić, że już do niego się nawet nie zbliżamy? My się nie odzywamy ani nic. No i Patryk, i to też jest niedobrze. Moglibyście przynajmniej spróbować być dla niego mili, no to dobrze? Pani już przesadziła. No, Patryk. O, no. W szkole pojawia się ojciec Szymona. Mężczyzna jest emerytowanym wojskowym i jest bardzo surowym ojcem. Kiedy tylko dowiedział się o nieobecnościach syna, postanowił osobiście porozmawiać z wychowawczynią. Poza tym Szymon wcale nie choruje. Jeżeli tak powiedział, okłamał panią. Spokojnie, jednak porozmawiajmy w pokoju. Ale naprawdę, chcę znaleźć jeszcze Szymona, zanim wyjdzie ze szkoły. Widzi pan, ja mam obawy, że Szymon ma jakieś problemy z kolegami, dlatego unika szkoły. Ale to ja z nim o tym porozmawiam, dobrze? I zapewniam panią, skończy się okłamywanie i uciekanie z lekcji. Do widzenia, pani. Do widzenia. Trzynastoletni Szymon boi się wrócić do domu. Myśli, że czeka tam na niego wściekły ojciec. Chłopak nie wie, że mężczyzna jest w szkole i przed chwilą rozmawiał z wychowawczynią. Tymczasem koleżanka z klasy Daria martwi się o Szymona i chce mu pomóc. Dziewczyna ma wyrzuty sumienia, bo to z jej winy chłopak był oskarżany o zniszczenie tabletu. Ja ciągle jej muszę donosić jakieś usprawiedliwienia. Proszę cię, idź już, dobra? Ej, ale co się stało? Nic, po prostu daj mi spokój, okej? Szymon! Okej, dobra. Czekaj. Gdzie się szlajasz? Szukam cię po całej szkole. Proszę, nie wiedziałem, że przyjdziesz. Twoja wychowawczyni dzwoniła, powiedziała, że uciekasz z lekcji. Tylko kilka nieobecności. Posłuchaj, gówniarzu. My z matką wypruwamy sobie żyły, a ty chodzisz na wagary? Co? Przepraszam. Co ty sobie wyobrażasz? Okłamujesz mnie, okłamujesz nauczycieli, co? Proszę. Naucz się wreszcie szanować starszych, do domu. Całą sytuację widzi Daria. Jest zaszokowana. Jezu, ten ojciec to jest jakiś sadysta. Jeśli on takie rzeczy robi pod szkołą, to ja boję się pomyśleć, co się dzieje u nich w domu. Biedny Szymon. Przecież on się nad nim znęca. Mama Szymona nie pracuje zawodowo i zajmuje się domem. Kobieta wie, że mąż został wezwany do szkoły przez wychowawczynię syna. Zdaje sobie sprawę, że mężczyzna jest porywczy i łatwo wpada we wściekłość. Dlatego z niepokojem czeka na powrót męża z synem. Koś. Dobrze, że jesteście. Obiad już podaję. Co się stało? Co się stało? Szymuś, co się stało? Twój syn ucieka ze szkoły, okłamuje nauczycieli. To? Zostaw go. No? No gdzie się szlajasz, pytam się? Rozbieraj się. Pospiesz się.
Proszę, chodźcie, bo mi wystygnie wszystko. Poczekaj, on nie będzie jadł. Chyba, że przeprosi wcześniej, no. Przepraszam. Życie... Co, nie masz siły? Głośno i wyraźnie! Proszę cię, Andrzej, daj spokój. Powiedziałem, nie wtrącaj się! Zostawię. Smarkaczu, proszę cię, jak ja bym się tak odezwał do swojego ojca, to bym już nie żył. Powiedziałem, nie wtrącaj się! Naucz się szacunku do starszych, dobrze? Nie wstydź ci? Zobacz, do czego doprowadzasz! Proszę cię, wszystko się przepali, chodźcie! Naprawdę się nie uspokoisz, to ja się za ciebie wezmę, rozumiesz? Idź mi ręce, ale... Proszę cię, chodź, chodź. Chodź, proszę cię, siadajcie, bo wszystko wystygnie. Przeraża mnie, co dzieje się z tym chłopakiem. Nie słucha, okłamuje starszych. Brak mu szacunku do starszych. Jak się za niego nie wezmę, to naprawdę nic z niego nie będzie. Andrzej wyżywa się na Szymonie, odkąd przeszedł na emeryturę. Ja naprawdę nie wiem, co zrobić. On mnie w ogóle nie słucha. Chyba najlepiej go w ogóle nie prowokować. Następnego dnia Damian, jak zawsze, czeka na swojego najlepszego przyjaciela Kacpra przed szkołą. Od wczoraj licealiści o niczym innym nie rozmawiają, tylko o tym, co będą robić z Leną i Wiktorią na piątkowej imprezie. W szkolnym holu trafiają na chłopaka, który obiecał załatwić im dopalacze. Siemano, jak tam? Mam nadzieję, że coś masz dla nas. Będziecie mieć towar w przyszłym tygodniu. Jak to w przyszłym tygodniu? My normalnie potrzebujemy na dzisiaj. Nic się nie dało zrobić. Gadałem z tym gościem, który to załatwiał, ale będziecie mieć go na przyszłym tygodniu. Ale może znasz kogoś innego. Chłopie, mówię ci, że będziesz miał w przyszłym tygodniu. Rozumiesz? Stary, to w takim razie oddawaj kasę. Sorry, ale zapłaciłem już. Ale stary, no my potrzebujemy... Nie dotykaj mnie. To już nie mój problem. Zajebiście. Stary, zajebiście. Jesteśmy udupieni i to wszystko przez ciebie. Nie mamy kasy, nie mamy towaru. Do Oskara też nie wejdziemy. Z Leną pewnie też mi nie wyjdzie. Super. Przestań jęczeć, tak? Przestań jęczeć. Ty i te twoje genialne pomysły. Wymyślimy coś. Czekaj chwilę. Damian jest rozgoryczony. Kacper jednak nie poddaje się. W internecie od razu znajduje przepis, jak samemu zrobić dopalacze. Dopalacze. Jak stworzyć samemu magiczną miksturę? Posrało się. No jak posrało, człowieku? Skąd ty to wszystko weźmiesz? Aceton? Bezwodnik octowy? Większość składników jest łatwo dostępna. Z częścią, przyznaję, będzie trochę trudno. No ale pomyśl, jaką teraz mamy lekcję? Chemię i co z tego? No jak to co? Zwariowałeś? Chcesz to zarąbać z pracowni chemicznej? Stary, kto powiedział zarąbać? Rozejrzymy, obczajmy temat. Ja w to nie wchodzę. No, stary, nie masz... pomyśl jeszcze. Nie? Cześć, Kacper. Cześć, dziewczyny. Cześć, dziewczyny. Cześć, Damian. Jak tam? Oskar mówił, że załatwiacie coś na jutro. Podobno macie coś naprawdę niezłego. No, coś tam mamy. Ale co? No powiedz. Tajemnica. No, mam nadzieję, że to będzie coś naprawdę odlotowego. Mam nadzieję, że w końcu się wyluzuje. Uważajcie na nią. Ona po drogach jest nieobliczalna. Co? Po prostu robi się bardziej towarzyska. Szczególnie dla chłopaków. Dobra, żyje się tylko raz. To co? Zmieniłeś zdanie? No, można spróbować. No widzisz,